Cześć, ja jestem Kasia i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, co jest i będzie najbardziej modne, czego będzie dużo i na co warto zwrócić uwagę. A jeżeli tutaj jesteś, to proszę zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, a mi naprawdę pomaga w dalszym rozwoju. Pamiętajcie, że ten film nie ma na celu narzucenia Wam w żaden sposób tego, jak powinniście się ubierać. Ma po prostu charakter informacyjny, no i przy tym rozrywkowy. Moim zdaniem zwyczajnie warto jest wiedzieć, co aktualnie jest i będzie modne, no i teraz właśnie do tego przejdziemy. Shorty w stylizacji zimowej do kozaków i muszkieterek. Często w stylówkach występują z kolorowymi rajstopami, co swoją drogą też w tym roku będzie mocnym trendem, ale do mnie to akurat nie do końca przemawia. Pamiętam, że ja nosiłam w ten sposób shorty mniej więcej w szkole średniej i bardzo dobrze to wspominam. Nieraz zdarzyło mi się też solidnie zmarznąć, ale wiecie, wtedy wyznawałam taką zasadę: moda nie zawsze idzie w parze z wygodą, czasem dla mody trzeba pocierpieć i tak dalej, i tak dalej. Moje podejście w tej kwestii, w kwestii wygody, komfortu i tak dalej, bardzo się zmieniło, dlatego nie wiem, jak teraz oswoiłabym się z tym trendem, ale mimo wszystko, tak patrząc typowo na aspekt wizualny, uważam, że całkiem spoko. Mi najbardziej podoba się tutaj do tych shortów ta opcja wyższych butów i moim zdaniem to jest właśnie takie kluczowe. I wiecie, to mogą być najzwyczajniejsze muszkieterki, oficerki albo kowbojki, w zależności co po prostu pasuje do Waszego stylu. Ale wyższe buty to jest klucz do stylizacji z shortami, zwłaszcza w okresie wiosny czy jesieni. Miks kolorów, czyli czerni z brązem lub czerni z niebieskim i brązem. To połączenie ogólnie sprawia, że cała stylizacja wydaje się bardzo ciemna. No i najczęściej też w tego typu stylówkach, tam gdzieś na Pinterestie czy w magazynach, pojawia się jeans. Przyznam szczerze, że ja chyba nigdy nie łączyłam czerni z brązem, jakoś nigdy nie popatrzyłam na to w ten sposób, ale jak teraz właśnie patrzę, to uważam, że to połączenie jest całkiem niezłe. No i myślę, że pokuszę się o zestawienie kilku takich stylizacji, na pewno w tym roku. Na przykład połączenie takiej brązowej skórzanej kurtki à la vintage, z czarnymi spodniami, czy to rurkami, czy w zależności od kroju, jaki nosimy, będzie naprawdę wyglądało bardzo dobrze i na pewno tego spróbuję. Koronka. I tutaj idziemy już na całość, bo mowa, moi drodzy, też o całych koronkowych outfitach. Maxi sukienki, bluzki, nawet shorty z koronki. Oczywiście zakładając tego typu ubrania, musimy bardzo mocno zwracać uwagę również na to, co mamy pod spodem, dlatego że to będzie widoczne i to będzie musiało, wiecie, pasować. No ale tak, no będzie tego ponoć w tym roku bardzo, bardzo dużo w sieciówkach, więc się szykujcie. Właściwie teraz tak myślę, już to jest obecne w sieciówkach, w tych nawet zimowych stylizacjach, co mnie osobiście nie do końca przekonuje. Zima i koronki to nie jest dla mnie dobre połączenie jakkolwiek. No ale właśnie już latem myślę, że mogę polubić ten trend, zwłaszcza, że ja tak czy tak chodziłam faktycznie w koronkowych, zwłaszcza sukienkach. Nie odważyłabym się na taki total look koronkowy, ale jakieś tam właśnie pojedyncze elementy, czy jakieś topy, crop topy, czemu nie? No i jeśli chodzi o ten trend, to takim ciekawym, a zarazem bardzo łatwym zabiegiem do zastosowania będzie połączenie jakiejś takiej lżejszej sukienki z koronkowymi rajstopami na przykład. Sama planuję takie rajstopy na wiosnę kupić, bo do tej pory stawiałam tylko na gładkie i swoją drogą to jest kolejny trend, który gdzieś tam wrócił, dlatego że ja koronkowe rajstopy pamiętam jeszcze z czasów chyba gimnazjum, zwłaszcza one występowały w takich neutralnych kolorach i faktycznie było tego bardzo dużo w szkole. Takie rajstopy nosiło się wtedy do jakiejś rozkloszowanej sukienki, spódnicy. Sama miałam chyba szare, beżowe, białe, czarne i chodziłam w nich po prostu tak na zmianę, do jakichś botków na delikatnie wyższym obcasie, więc znowu to fajnie pokazuje, jak ta moda zatacza koło. Bardzo krótkie spodenki jak bielizna. Tego też będzie bardzo dużo i sporo tego już możemy zobaczyć w stylizacjach za granicą. No i uwaga, bo te spodenki występują solo lub też nałożone na rajstopy. To jest ogólnie dość odważny trend i ja nie sądzę tak szczerze, że u nas w naszych warunkach i w Polsce on się przyjmie. W zeszłe lato, nie wiem czy pamiętacie, mogliśmy też kupić w sieciówkach takie zazwyczaj shorty jeansowe, które no dosłownie wyglądały jak majtki i moim zdaniem to się zupełnie nie przyjęło, bo mi nigdy nie zdarzyło się na ulicy zobaczyć kogoś ubranego w ten sposób. Możecie mi napisać, czy wychodziliście albo czy w ogóle widzieliście kogoś tak ubranego, bo może ja po prostu nie miałam tego szczęścia. No i tutaj znów mamy coś, co gdzieś tam przypomina bieliznę, troszeczkę bardziej zabudowaną niż ta poprzednia wersja, ale wiecie, no styl.
I moim zdaniem nie będzie to trend, który jakoś tak się przyjmie na długo, on raczej będzie jednosezonowy, zobaczymy. Przyznam, że jak ja to widzę na zdjęciach, na przykład w stylizacji chyba Kendall Jenner, jak się nie mylę, mi się to podoba tak wizualnie, aczkolwiek sama chyba bym się na to nie odważyła. Szerokie spodnie sprawiające wrażenie za dużych. Kojarzycie te czasy, kiedy podkradałyście spodnie swojej starszej siostrze albo mamie, zakładałyście je na siebie, ściskałyście paskiem i wydawało się wam, że wyglądacie tak super cool? Teraz faktycznie jest taka moda i będzie tego bardzo, bardzo dużo już tej wiosny. I tutaj taka rada ode mnie, już teraz w sieciówkach te spodnie zaczynają się pojawiać i jeżeli chcecie kupić spodnie w swoim rozmiarze, ale mimo wszystko bardziej dopasowane, to zwracajcie uwagę na wymiary. Ja ostatnio zamówiłam spodnie w reserved, w moim rozmiarze standardowym i ja po prostu myślałam, że się w nich utopię. Mimo że one w pasie były dość dobre, tak na długość były o wiele, wiele za duże, co nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, więc to też pokazuje, jak ten trend powoli, powoli wchodzi już do sieciówek. Takie spodnie mają za zadanie z jednej strony optycznie powiększyć sylwetkę, a z drugiej strony wyszczuplić nam talię i całą górę, więc ja uważam, że to może być całkiem fajna opcja dla niektórych sylwetek, zwłaszcza dla tych o charakterystycznej budowie litery H, czy też prostokąta, jak kto woli. Między innymi Hailey Bieber ma taką sylwetkę, no i ona w takich spodniach, już na pewno widziałam ją gdzieś na Pinterestie, w takim outficie, wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Hailey Bieber ma właśnie idealny przykład takiej sylwetki, że w momencie jak ona założy spodnie, które wyglądają dosłownie jakby wyjęła je z szafy Justina i na siebie założyła, wygląda bardzo dobrze i wygląda dużo smuklej niż w rzeczywistości. Railing boots, czyli uwaga, pojawiło się coś innego niż kowbojki. Dalej coś w podobnym klimacie, w podobnym stylu, ale uważam, że to są buty dużo łatwiejsze do zestawienia. O tyle, o ile kowbojki w mojej przynajmniej opinii wymagają od nas jakiegoś takiego konkretnego stylu i dopasowania, tak właśnie te riding boots możemy wcisnąć, tak brzydko mówiąc, do większości stylizacji i będzie to wyglądało dobrze. No i to będą też buty, które wbrew pozorom będą królowały już tej wiosny. Kiedyś ja widziałam ich bardzo dużo w różnych second handach, vintage shopach, więc może to jest ten dobry czas, żeby się wybrać, może jeszcze uda się wam coś kupić. I myślę, że to jest taki akcent, który będzie dodawał charakteru nawet do takich nudnych, zwyczajnych stylówek. Kolejny trend, czyli góra odkrywająca ramiona. I mowa tutaj o topach, ale też swetrach czy sukienkach. I to również jest coś, co już kiedyś było modne i królowało bardzo, bardzo długo. O ile dobrze pamiętam, to chyba moja siostra miała takie swetry, więc kolejny raz ta moda zatacza koło. Tutaj mamy do czynienia trochę z takim vibe'em lat 90. Wiecie, to jest dosłownie stylówka ściągnięta z Brandy albo Kelly z Beverly Hills 90210. Boże, swoją drogą, jak ja kocham ten serial i modę w nim. Ja na pewno kupię sobie takie topy, dlatego że uwielbiam chodzić w odsłoniętych ramionach. Uważam, że to też pasuje po prostu do mojej sylwetki, do mnie, więc polecam wam po prostu wybrać się do sklepu, poprzymierzać, bo to niekoniecznie musi być trend dla was, nie każdy wygląda dobrze z odsłoniętymi ramionami, musicie się czuć po prostu w tym dobrze, ale ja osobiście uważam, że jest to taki jeden z lepszych trendów na ten sezon. Bolerka czy też bardzo krótkie sweterki. Nie wiem do końca, jak określić tę część garderoby, ale myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi, dlatego że tego nawet w zeszłym roku w sieciówkach było pełno. Nie wspominając o tym, że ubierała się tak co druga influencerka, dosłownie. No i uwaga, to jest trend, który mi się zupełnie nie podoba i zawsze tak było. Po pierwsze, nie pełni on dla mnie żadnej funkcji, poza tą wizualną, chociaż jak dla mnie wizualnie również, no ja jestem na nie. Po drugie, ja uważam, że to jest nawet okej, pod warunkiem, że mamy mały, ale naprawdę bardzo mały biust. Jak już mówiłam, nosiło to mnóstwo influencerek i też tych po operacjach biustu i no moim zdaniem wyglądało to strasznie dziwnie, czasem komicznie i zaburzało wszystkie proporcje sylwetki. Wiecie, może do zdjęć na Instagrama ok, ale na co dzień no absolutnie nie. Ostatni trend, o którym chcę powiedzieć, to są plisowane spódniczki. Ja je bardzo lubię i one mi dają taki też vibe szkolnych lat, dlatego że plisowane spódniczki zawsze będą mi się kojarzyły z
jakimiś apelami, uroczystościami w szkole, bo to był taki element garderoby, który po prostu zakładały dziewczynkom mamy właśnie na takie uroczystości. To była zazwyczaj granatowa bądź czarna plisowana spódnica. Ale mimo wszystko teraz, już właśnie w tym dorosłym życiu, wciąż uważam, że wygląda to super. Już właśnie niekoniecznie może w zestawieniu z elegancką koszulą, ale z jakimś luźnym swetrem albo topem odsłaniającym ramiona jak najbardziej i na pewno będę tak chodziła ubrana w tym roku. No ale musimy jeszcze trochę poczekać na pogodę. Ja z niecierpliwością teraz czekam na lato i tak zamierzam znowu przejrzeć moją garderobę i jest kilka rzeczy, których faktycznie mi brakuje, które chciałabym mieć, bo wiem, że będę w nich chodziła. I wydaje mi się, moi drodzy, że to są już wszystkie rzeczy, o których chciałam dzisiaj powiedzieć. Koniecznie napiszcie mi proszę, co z tego, o czym powiedziałam, jest waszym ulubionym trendem, a czego może nie do końca rozumiecie, z czym się nie zgadzacie. Jestem naprawdę strasznie ciekawa. Jeszcze raz proszę cię o zasubskrybowanie kanału, ponieważ znaczy to dla mnie bardzo dużo. Teraz też możesz polubić ten filmik, zostawić komentarz, jak mówiłam wcześniej. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!